kulminacyjnym obchodów Święta Trzech Króli w Stalowej Woli był wspaniały koncert Małej Armii Janosika w Bazylice Konkatedralnej, który transmitowany był na żywo przez telewizję Trwamy. Był to jedyny taki koncert zespołu na Podkarpaciu podczas zimowej trasy Małej Armii Janosika. Oprócz licznie zgromadzonych w kościele osób, tysiące widzów przed telewizorami podziwiało występ tego wyjątkowego zespołu. Mała Armia Janosika to grupa artystyczna wykonująca muzykę folkową i ludową, zainspirowaną góralską kulturą Podhala. Powstała w 2015 roku z inicjatywy pochodzącego z Raby Wyżnej skrzypka Damiana Pałasza i liczy 225 członków w wieku od 2 do 70 lat. Drodzy Państwo, dziękuję, że w to wyjątkowe święto, święto objawienia Pańskiego, święto Trzech Króli, jesteśmy razem. Jesteśmy razem, aby uznać tę wyjątkową prawdę, że łączy nas miłość. Miłość zrodzona w Betlejem, miłość, która dla całego świata staje się światłem. Dzisiaj podążamy drogą Trzech Króli. Przyszliśmy tutaj wspólnie orszakiem z trzema królami. Za piękny występ Małej Armii Janosika i wspólną modlitwę przez muzykę podziękował biskup senior diecezji sandomierskiej Edward Frankowski. Stalowa Wola mówi nam, że stal, żeby mogła być kształtowana w różny sposób, do różnych celów, to musi być rozgrzana aż do płynnego stanu w tych potężnych piecach hutniczych. Dzisiaj mieliśmy właśnie taką rozgrzewkę duchową w tym koncercie cudownym, który dzisiaj, w którym uczestniczyliśmy. To dla nas wielki zaszczyt, ale równocześnie także wielka szansa, żeby rozgrzać w sobie tą miłość, która tyle dobra czyni w całym wszechświecie, na ziemi naszej, w ojczyźnie naszej, tutaj w Stalowej Woli, w parafiach waszych, a zwłaszcza tam w górach, gdzie żyją nasi górale. Organizatorem koncertu był prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli Stanisław Sobieraj, Miejski Dom Kultury oraz parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Partnerem wydarzenia był Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli.